Dzień dobry, Jurku. Witam cię serdecznie. Witaj. No, dzień dobry, Zygi. Też cię witam. Jestem z Laredo, a ty jesteś tam u siebie Ze od Spring San Branch. Antonio na północ, Ze tak? Spring Branch. Dokładnie nadaję ze Spring Branch dzisiaj na północ od tego dużego miasta w środku Teksasu, San Antonio. A ty z Laredo, miasta granicznego na południu Teksasu. No, największy Jurku. port, to jest największy port suchy, jak nazywano. Nazywa się Laredo, z przerzutem olbrzymich materiału z południa Ameryki na północ do Kanady. Nie miałem pojęcia o tym, że to jest tu w Teksasie, tak? Czy w ogóle. W ogóle na świecie chyba jeden z największych portów. Olbrzymia ilość traili, czyli samochodów przejeżdża granicę. Aha. Nawet specjalnie na to most poświęcony, że tylko są przewożone ciężarowe samochody przechodzą przez niego. To wiesz co, to przy okazji powiem ci, jaką przygodę przeżyłem tu w San Antonio, kiedy się tutaj przyprowadziłem. I zabłądziłem kiedyś samochodem, a jeszcze to były czasy, wiesz, kiedy GPS nie był taki popularny. I zobaczyłem tylko, że jestem gdzieś na południu i wszystkie drogowskazy prowadzą do portu. Port San Antonio. Ja mówię, matko, przecież San Antonio nie leży nad oceanem, ani nad żadnym morzem, ani nad żadną rzeką, która by tam gdzieś prowadziła. Okazało się, że no, nie miałem możliwości zawrócenia i musiałem do tego portu wjechać. To jest olbrzymia przestrzeń na południu San Antonio, przeładunkowa, po prostu port transportowy. Transport, nie? I to jest połączone z koleją, z przerzutem kolejowym i Tak, dokładnie samochodowym. tak, Tak, dokładnie tak. No ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o innych portach pewnie, portala, które też transportują. Właśnie o bazach. I muszę wam powiedzieć, aha, nie przywitaliśmy się z widzami. Dzień dobry wam, drodzy widzowie. Witamy was ciepło i serdecznie. Jurku, omawialiśmy nie tak dawno temu kilka odcinków Gwiezdne Wrota. Jest ich 12, tych Gwiezdnych Wrót. I powiem ci, że trochę było dla mnie małym zaskoczeniem, jak ty wspomniałeś o tak zwanych 24 portalach czy portach, bo ja zapomniałem, wiesz, z książki, którą przeczytałem, że to jest fakt. Co to takiego, te 24 bazy, o których mówimy, a ty poprosiłeś mnie, żebym w tytule wyartykułował, jaką główną Stonehenge. Z czym się to wiąże? A więc po upadku muru, około 50 tysięcy lat temu, następnie zostało to ta struktura, ta świadomość, ludzie zaczęli odbudowywać tutaj na Ziemi. No i to wszystko w dobrym kierunku szło, aż w pewnym momencie na kontynencie Atlantydy no, zjawiły się istoty pozaziemskie i zaczęły bardzo mocno wchodzić w kontakt z tą populacją i przekazywać im technologię. I taką technologią to była technologia dźwięku, kryształów, wibracji. No i w końcu ich tam namówiono na to, że oni mogą sprowadzić olbrzymie kryształy, które będą mogły zasilić całą kulę ziemską energią i z tego będą mieli. Wiesz co, nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale przerwało nam połączenie i przez minutę nie słyszałem. No zobacz. A więc No. może zacznę od początku. A więc po upadku muru, kiedy zostało zniszczone to miejsce, zaczęto później znowu na nowo odbudować, bo to też spowodowało olbrzymie straty w strukturze Ziemi, upadek społeczności, potem to trzeba było to odbudowywać. No i takim też Atlantyda była następnym miejscem, gdzie część nawet tych istot z mułów przedostało się do Atlantydy, rozproszyło się po całych kontynentach na kuli ziemskiej.
No i to zaczęło dosyć dobrze nawet działać, że to te Atlantydy rozwijała. Ale istoty pozaziemskie to obserwowały, a następnie zaczęły wchodzić w kontakt z nimi, dając im technologię, a zwłaszcza technologię dźwięku, technologię wibracji, technologię kryształu. No i w końcu doszło do tego, namówili ich, żeby pobudowały stację. A więc stację olbrzymią, tak jak gdyby odbiorczą, czyli te istoty mogły nadawać spoza przestrzeni Ziemi, gdzie A, tutaj czyli można takie by. jakby, przepraszam, takie odbiorniki, te stacje, tak? To był jeden olbrzymi odbiornik, czyli ta informacja. I to był Stonehenge. I Okej. Stonehenge to jest miejsce, gdzie się znajduje brama gwiezdna 11. A więc tą bramę wyłączono, żeby te informacje już, czyli w jakiś sposób uszkodzono, bo to nadal pewne informacje, te naturalne, organiczne, przechodziły przez tą bramę. Oprócz tego ta brama jak gdyby też dostawała te informacje nieorganiczne, jak my to nazywamy, w postaci wibracji, postaci kryształu. I tam były sprowadzone kryształy ze Syriusza A. I one są z wymiaru, z gęstości drugiej, a więc te kryształy mogły nawet w innych gęstościach pracować. One utrzymywały swoją właściwość. I one były tam ustalone, tak jak my teraz widzimy ten Stonehenge, to tam były ułożone. I teraz ta informacja schodziła z góry, a następnie oni rozbudowali 23, jak gdyby, stacje na całej Ziemi, też w pobliżach tych bram gwiezdnych. A więc one, jak gdyby, zakłócały, wprowadzały inny sygnał, nakładano sygnał na te prawidłowe organiczne, nieorganiczny sygnał tych istot poza Ziemi, starają się kontrolę Ziemi. I teraz ja mogę pokazać Julku, Ci. czy, przepraszam, to pytanie, czy te 23 to były tak jakby takie stacje przesyłowe, tak? Z tej głównej Stonehenge? Tak. One się Rozumiem. rozchodziły siecią po ziemi, wiesz, i to w tych miejscach, gdzie były Gdzie te byłyby, ale wcześniej. wiesz, Gwiezdnych Wrót było 12, a stacji 24. Czy to To znaczy, że znaczy, one były podwójnie jakby? my tam żeśmy omawiali 12, ale jest sygnałowe miejsce, gdzie są następne 12 wrót połączone ze środkową Ziemią. A więc Rozumiem. razem to daje 24, Rozumiem. że one zawsze w parami robią te 12 naszych wrót tu ziemskich. I jest jak gdyby sparowane z tymi wrotami ze środkowej Ziemi, i one są też wyznaczone tutaj, mają jak gdyby wejście na naszej Ziemi. One powinny być normalnie w tym samych miejscach. Ze względu na to, że ten płaszcz Ziemi już był w ciągu tych milion lat przesuwany, i te miejsca są obecnie nie nakładają Nie, się. nie nakładają się. Tak, i To dlatego wiesz, to są. to widać, kiedy zacząłem robić tą mapę, której jeszcze nie skończyłem, to one się rozjeżdżają. Na przykład widać, że to powinno być na jakiejś wyspie, a jest przesunięte w stosunku do tej wyspy na przykład o 20 kilometrów, nie? Jakby głęboko w oceanie. Bo płaszcz Ziemi się po prostu przesuwa. Tak, i te miejsca też się przesuwają, bo to są jakieś takie fizyczne miejsca już, a więc fizyczne połączone z tą energią. No Okej. i teraz ta cywilizacja na Atlantydzie dała się namówić na to, że no w końcu będą mieli technologię, tak jak my mamy obecnie internet, bo też to można wykorzystać w dobrym internet, można wykorzystać no, w kontroli społeczeństwa internet. A więc ja może pokażę Ci ten Stonehenge. Tu ja mam, ja to sobie otworzę.
A więc tak wygląda ta Stonehenge obecnie. Czy nie? Teraz ta Stonehenge rzeczywiście, ona była odbudowywana w latach, czyli na pod koniec XVIII wieku. 1890-1910. Czyli one to jest 19 na kamienie, początku 20. Tak, ta jest, obecnie tak to wygląda. W tamtym okresie to zostało odbudowane. Nam się teraz wmawia, że to są oryginalne budowle. Obecnie, że my żeśmy przez te 130 lat zapomnieli o tym, że, no, że tam były, wiesz, robione, odbudowywane, przywożone te kamienie i były wkładane i było w tym momencie. Dlaczego oni też to zrobili? Bo chodziło o to, że oni wiedzieli, że będzie otwieranie wrót i trzeba będzie gromadzić olbrzymią ilość ludzi, żeby w to miejsce przychodziła, żeby to miejsce było zasilane, energetyczne, programowane. A więc to było celowe, po to zrobić, żeby to w jakiś sposób zaznaczyć. A więc jakby tam nic nie było, no to by tam nikt nie przychodził, a tak to oni to zbudowali, no to jest stąd. Bo to chodziło o ten punkt na ziemi, to żeby do tego punktu zeszły się, żeby zeszli jest... się ludzie i oddali swoją energię. Tak, chodziło o programowanie, o pewne rytuały, które tam były i pozytywne mogły być, ale były na przykład zbiorowe, olbrzymie rytuały, bardzo negatywne robione, programują. I teraz jeżeli to programują w to miejsce, to następnie to było rozsyłane przez 23 stacje po całej Ziemi. Wow. Słuchaj, to jest potężna moc. To jest olbrzymia moc, a więc dlatego też to odbudowa i to są na to dowody, te zdjęcia z tego okresu były wykonane i wiesz co, ja powiem ci, że ja już się dowiedziałem o tym, że Stonehenge było odbudowane, ale powiem ci szczerze, też niedawno temu dopiero, jakieś 3 lata temu się dowiedziałem o tym, że Stonehenge nie wyglądało tak, jak dzisiaj wygląda, prawdopodobnie zupełnie inaczej, a teraz jest odbudowane. Tak, to chodziło o to, żeby zaznaczyć, żeby można było tam robić pewne rytuały, żeby ludzie się schodzili, żeby oddawali. No, no po prostu to jest olbrzymia manipulacja, manipulowanie psychiką ludzi, oddając energię. Ale tak na marginesie, Jurku, to zobacz, widzisz, kto ma tą największą moc? No my ludzie. Tak. No, o to cały czas chodzi tutaj. Tutaj dlatego są te manipulacje robione, po to, żeby my mogli oddać dobrowolnie tą energię. Tak. Bo jeżeli my się dojdzie do tego, że my się zorientujemy, że coś takiego jest, my blokujemy to. No i o to chodzi. W sumie dlatego to mówimy. A więc teraz chodzi o to, żeby wyjaśnienie, bo jak to będzie wyjaśniane, to wtedy jest zupełnie inne podejście do tego i się bardziej, tu chodzi o podejście neutralne. Tu nawet nie chodzi o to, żeby zemścić się na tym, bo w momencie, kiedy... Nie dodawać tej energii. Nie dodawać, bo to też się wtedy zasila, to obojętnie czym, jak, ale jak jest ktoś neutralnym, jest w stanie to zrozumieć, co się tam działo, to wtedy zupełnie to się wygasa i to zostaje, to jest i jest. I to było ważne. I co oni jeszcze zrobili? To też było uszkodzona ta sygnałowa Gwiezdna Wrota 11, co jest na Morzu Północnym, co my żeśmy omawiali. Ta zupełnie została uszkodzona, także w naprawie tej to właśnie Joshua 12 bierze udział. Tu, żeby zbawić
nasze dusze, czyli możliwość wyjścia, wzniesienie, to trzeba było naprawić tą 11 na Morzu Północnym, tą sygnałową. Czy ona jest naprawiona? Ona jest naprawiona, bo inaczej by nie mieli tej sytuacji, co jest. Ona została naprawiona. A więc te narzędzia ze skrzynki przymierza, z tej złotej skrzynki, która wędrowała po pustyni, one zostały zabrane im i Joshua 12 brał udział w przerzutu je do Anglii. A następnie król Artur dalszy ciąg prowadził także ostatnie, wiesz kiedy była narzędzie było? W roku chyba 1997 czy 8, a więc to było przed samym otwarciem, to narzędzie, następne, ta jedna z tych narzędzi znalazła się na tym miejscu, która po prostu ona jak gdyby może otworzyć ten portal do środkowej ziemi, to co prawidłowo było. Bo rzeczywiście te narzędzia w skrzynce tej złotej Arki Przymierza, czyli tej Arki Przymierza, to były nieduże narzędzia, to było staw i berło, które mogło otwierać portal do środkowej ziemi i stamtąd pobrać olbrzymią ilość energii, jeżeli ktoś jest na tyle, ma siłę świadomości, że może to kontrolować, on mógł to wykorzystać do różnych rzeczy. Także to, co Mojżesz zrobił, że on, bo on miał schowany w tej lasce, Mojżesz miał schowaną to narzędzie, to berło, czy to był staw, był schowany w jej lasce, w tej, co trzymał. On był w stanie kontrolować tą energię, a więc jak Jerzy przechodził przez to morze, mógł to morze odsłonąć, rozsunąć wody, rozsunąć i oni mogli przejść. Jest to możliwe. Z fizyki Kelonta i tego, co on miał ze sobą, jaką miał energię. A więc to nie jest tak, że to były jakieś bajki czy tak dalej, ale to trzeba brać pod uwagę, że mógł to zrobić. Tak, bo cuda to są technologie, których my jeszcze nie znamy. Tak. No. I teraz następnie oni zaczęli budować 23 stacje. I teraz nawet tutaj w Meksyku zostały odkryte kryształy. Jak te kryształy wyglądają? Bo to są bazy kryształu. Oni zaprogramowali, oni je ściągali z Siriusa B i one były programowane. To są olbrzymie kryształy, które mają bardzo duże. Pięter. Tak, ja widzę tam ludzi, którzy chodzą po tych kryształach. Do tych kryształów. Ta baza została odkryta przez przypadek, bo obok jest kopalnia miedzi i odkrywkowa i trzeba było wypompować wodę. Tutaj te kryształy znajdowały się w wodzie, w takiej solance, i one cały czas rosły. Nawet naukowcy mówią, że te kryształy mają około 20 tysięcy lat. A więc to by się zgadzało z tym, że te istoty pozaziemskie, Anunnaki, oni zaimplantowali pewne kryształy, które i te informacje, które one przez ten duży okres czasu, one nawet powiększały, one się rozrastały. To są, Jurku, kryształy negatywne, które są jedną z tych 23 stacji. To znaczy, jest trudno powiedzieć, że kryształy są negatywne. Kryształy są. Stacja. Stacja jest negatywna, kryształy są neutralne, tylko że ten program, który przechodzi przez nie, może być negatywny i pozytywny. O, w ten sposób. Aha, czyli te kryształy można by było wykorzystać do pozytywnych celów, tylko trzeba je przeprogramować. Tak, zgadza się.
To nie jest jakieś takie, tylko że przez te kryształy możliwość było przeprowadzenie właśnie tych programów negatywnych, bo one też występowały niedaleko, czyli w pobliżu, w sąsiedztwie tych gwiezdnych bram, które zakłócają one ten program. A powiedz mi, Jurku, bo one są w stanie Chihuahua, nie? Tak. Ten kryształ, ta baza jest właśnie w tym stanie. A one są otwarte do zwiedzania, czy tam można pójść? To znaczy, na wykładach u Ashayany zjawiła się istota, która brała udział w ekspedycji i była tam. Te warunki są bardzo trudne. Temperatura tam jest około, jak Celsjusza, to jest około 60 stopni. I jest olbrzymie promieniowanie. Tam nawet bardzo trudno jest zrobić zdjęcie cyfrowych, jest prawie że niemożliwe. Trzeba mieć odpowiednie aparaty, żeby wykonać te zdjęcia, bo jest tak silna wibracja jest tam. Tam jest niesamowite. I tam tylko można przebywać nie więcej jak 40 minut. Rozumiem. W specjalnych ubraniach, specjalnych ochronach i z tego trzeba wyjść. A więc oprócz tego, co jest ciekawe, że ta stacja też była użyta do tego wydarzenia dwóch wież w Nowym Jorku. Naprawdę? Tak. A więc co tam było? Były dwie stacje wykorzystane do tego. Jedna stacja to była w Peru, i ta stacja w Meksyku. Te kryształy zostały uderzone z wymiaru 4, 5, 6 z tej gęstości. One zostały uderzone dźwiękiem, one wydały dźwięk i ten dźwięk został przesunięty, przeprowadzony, skierowany na Karaiby. Tam jest baza, gdzie ten dźwięk można jak gdyby zebrać i trzymać w postaci takiej stałej. Jak bateria, jak akumulator. Jak bateria, tak. I tam to jest technologia, która jest jak gdyby wymieszana z istot pozaziemskimi, współpracującymi tutaj na Ziemi z naszymi iluminatami, jak my ich nazywamy. Niesamowicie ciekawe to, co mówisz. Słyszałem o takiej technologii akumulowania dźwięku, ale po raz pierwszy słyszę o tym, że to zostało zrobione tu na Ziemi. No jest, to było właśnie wykonane, zgromadzony ten dźwięk, a następny, i to były dwa, jeden to były nałożone jak gdyby. Jeden był z Peru, z tamtej okolicy, tam też się znajduje baza, też to było zrobione, uderzone i to były przeniesione na Bermudy. Bermudy mają stację, czyli mają bazę, gdzie ten dźwięk można zebrać. Następnie stamtąd były przeniesione ten dźwięk na wprost Manhattanu. Był czyli sztorm, który był w tym okresie, ta burza sztormowa przeniosła ten dźwięk. A następna już technologia, to była już technologia bardzo precyzyjna przez istoty pozaziemskie, uderzona dokładnie w to miejsce, gdzie znajduje się jak gdyby plok. Tam był plok, nie, bo te budynki to nie były obiektem zniszczenia tych budynków. Te budynki się znajdowały na Volteksie. Ten Volteks to jest negatywne, kontrolowane przez tą istoty pozaziemskie, ale w pewnym okresie, jak Atlantyda upadła, to miejsce było zamknięte, zaplombowane przez pozytywną stronę. I oni nie mogli tego użyć, bo to też było dźwiękiem zaplombowane. A więc ten dźwięk, ta kapa dźwiękowa była cały czas. I żeby ją zniszczyć, tą kapę dźwiękową, żeby otworzyć ten portal,
trzeba było użyć bomby atomowej, która ona też mogła to zrobić, albo coś bardziej precyzyjnego. I tutaj w tym momencie zostało wykorzystany bardziej Ten dźwięk. precyzyjny ten dźwięk i nie niszczący, bo jednak bomba, jak użyli wybuch jakiś jądrowy, to większe zniszczenie by było, a tak były tak dokładne wypalanie tej osłony tym dźwiękiem. Ale przy okazji to też oddziaływało na materię, dlatego te bloki, te dwa wieżowce, one jak One się gdyby rozpadły w pył. rozpysz pył, a niekiedy zupełnie zanikały. W ogóle nawet pyłu nie było, jak na przykład z metalu. Jurku, to mamy pierwsze, bo Chihuahua i mówisz Peru. Tak. No więc ja mogę pokazać Ci, powiedzmy, jak wyglądają, bo ja zrobiłem taki zestaw tutaj, gdzie one się znajdują, i będzie można to pokazać, na przykład te bazy, tak żeby można było sobie popatrzeć na nie. No więc wszystko to mniej więcej się zaczęło około roku 250, nie, 25 500 lat. 500 Tak, przed naszą erą. wtedy dochodzi do rebelian, Luciferian rebelia, to jest, czyli Lucyfer to też jest, to nie jest jedna postać, to jest jak rodzinna nazwa rodu, to jest ród. I to są hybrydy. To są Anunnaki hybrydy. Tylko że, bo jest Lucyfer, czyli ten ród Lucyfera i ród Satanian. Satanien, yeah. I wtedy właśnie też dochodzi do budowy tych 24 z tych stacji, a więc i mamy właśnie tą pierwszą stację, tą pierwszą bazę. Jest na Hawajach, widzę, przy Bramie Gwiezdnej Środkowej Ziemi. A więc to wszystko jest właśnie w ten sposób robione, że pierwsza baza powstaje na Hawajach tam i to jest brama 12 gwiezdna do środkowej Ziemi, a więc to jest ta sygnałowa, ten pierwszy sygnał właśnie wychodzi stamtąd, żeby zainicjować naszą tutaj bramę do otwierania, do wzniesienia się Ziemi. A ta baza Stonehenge, to jest właśnie 11. brama gwiezdna. I to jest ta główna, jak gdyby, połączenie spoza Ziemi, te informacje, które tu wpływają, bo poprzez te kryształy także informacje wpływały, świadomość, czyli ta informacja, która wchodziła, ona wchodziła, powodowała kontrolę świadomości. Jest to samo obecnie, co jest internet. A więc olbrzymia ilość istot, ludzi wchodzi w internet i no, podłączają się pod to i w ogóle jest jak gdyby kontrolowane przez internet. To samo powodowało właśnie te bazy, ta technologia no, po prostu doszło do tego, co doszło, że Atlantyda została przyjęta. A następnie, kiedy doszło do po prostu, bo to jest przed rokiem 2000, to jest 22326 przed naszą erą, kiedy ma dojść do otwierania wrót, do tej samej sytuacji, jak my jesteśmy obecni. Jak teraz. Tak, to jest to samo. A więc to 3000 lat wcześniej, czy tam. Już oni zaczęli 2000 lat, no to jest to samo od Jezusa, powiedzmy, 2000 lat jest olbrzymie, manipulacje są tutaj na Ziemi. A więc my mamy potem następną trzecią bramę, trzecią bazę, to jest Iran, Abadan w Iranie. A więc Iran, obecnie ta wojna, co jest w Iranie, to o co chodzi? A, To jest rozumiem, rozumiem. kontrolę tej bazy w Iranie. Następna jest taka baza główna, Pakistan.
jak gdyby regionowa baza kontrolująca to jest w Pakistanie. I teraz jeszcze można powiedzieć, jakie istoty tymi bazami zawiadują. Bo ja tu mam też pokazane, jakie te istoty, na przykład na Hawajach, to jest Nibiru, Nikromiton, Zeta, czyli Zeta, potem masz Alfa Omega, Centauri i z Andromedy. Andromeda. A więc tą bazą drugą, tu mamy Semijas, Triaden, Anunnaki, a więc to jest Semiasy, to jest to też nie jest jedna istota, tylko to jest grupa istot. To jest grupa, to nie są, to są nie, to jest jakby... nie są imiona, tak? Nie, to są nazwy rodów. Następna jest trzecia, Iran, a więc mamy Odekrond, Raptilien, Orion. A więc tam olbrzymia ilość reptylii jest, a więc Iran jest w tym momencie kontrolowany przez reptylię z Oriona. Którzy walczą z satanistami z Izraela. Tak, z Anunnakami, którzy są z Anunnakami. Nie? I tu mamy potem następną, to jest Pakistan, baza piąta, w bramach Gwiezdna Bermudy. O, widzisz, to jest właściwie w tym momencie, w tym miejscu na Bermudach znajduje się ta baza kolekcji tego dźwięku, gdzie ją używają do pewnych, to jest olbrzymia broń, też jest przedstawiona w postaci aniołków z dużymi trąbami, takimi długimi trąbami. To jest jak gdyby symbol tej broni. Następnie mamy bramę szóstą i to jest brama Gwiezdna Ziemi. Znajduje się na Sarasota, Floryda. A więc tam, gdzie obecnie Ashayana mieszka. Tam obecnie jest brama Gwiezdna 2. Bardzo ważna brama. Tam się masę rzeczy dzieje na tej bramie. Baza siódma to jest Machu Picchu. O. No to, nie jest tam, to są, bo to jest też brama Gwiezdna piąta, czyli tak, brama Gwiezdna Ziemi piąta znajduje się w Machu Picchu, a więc ta baza siódma jest obok. Baza ósma to też jest, ona się nie znajduje, ale to jest w Portugalii i to jest jak gdyby taka baza regionowa zasilająca olbrzymie regiony. Baza dziewiąta to jest brama Gwiezdna Ziemi i jezioro Titicaca w Peru. Rozumiem. Potem mamy baza dziesiąta. To jest czwarta brama Gwiezdna. To jest Giza. Kair. To jest Giza. To są te duże piramidy. To jest właśnie to miejsce. To miejsce i to jest bardzo też ważne miejsce. Kontrolujące, czyli przez olbrzymi okres czasu te miejsca miały wpływ. To one nie kontrolowały w 100%, ale miały olbrzymi wpływ, tak jak obecnie jest internet, na to społeczeństwo w tym regionie. 11. baza to jest brama Gwiezdna i to jest biegun południowy. I Jurku, byłem tam oczywiście na tym, na Earth Map, nie Google Map, tylko ten Earth View. Aha. I tam są bardzo dziwne struktury w tym miejscu, w tym hale. I to nie jest centrum, to ono nie jest na samym centrum. Nie, to jest na brzegu. Na brzegu. Tak. Potem mamy bazę 12. To jest zachodnia Afryka. Mauretania. Później, tak. Potem mamy bazę 13. To są. To są siódma wyspy brama Gwiezdna. Paxos, Grecja, gdzie no, tam się też dzieje olbrzymie różne właśnie rzeczy. Właśnie ma tam być na tej wyspie w tym miesiącu nasza Dagmara.
Tak, Niby Dagmara przez jest tam. przypadek. No. Tak. I Dagmara ma też w programie wyjazd do Peru, a więc Tak. właśnie na tej Jakby bazie, coś ją prowadzi. czyli ma bardzo ostre połączenie z Bramą Gwiezdną siódmą i tą aktywacją siódmą, z tym szczepem siódmym. Baza 12 to jest Brama Gwiezdna Ziemi. I to jest Aguascalientes. Aguas Caliente, to jest właśnie ta baza. Okej. To, co widzimy tutaj, to jest odkryte, to nie jest w jakiś sposób wiesz, zmaczone, ale to jest tam, to jest proof na to. I to jest właśnie baza 14. Potem mamy bazę 15. To jest środkowa ziemia, to jest Cypr. Na Cyprze i też tam na Cyprze masę rzeczy się dzieje. Tam i były na Cyprze, chyba były giganci i tak dalej. No i dalej tam jest ten konflikt turecko-grecki, gdzie jakby się dwie cywilizacje stoją naprzeciwko siebie. Tak, bo to chodziło też, kto będzie kontrolował to miejsce, bo potem ma wpływ. Teraz Wyspy Wielkanocne. baza 16, Wyspy Wielkanocne i to jest Brama Gwiezdna 2. A więc Brama Gwiezdna 2 do środkowej Ziemi jest połączone z Sarasotą, Floryda, gdzie obecnie się znajduje Aszajana. Aszajana została po prostu poproszona, żeby ona tam zamieszkała w tym miejscu. O, tego nie wiedziałem. No to nie jest przypadek, że ona ma dwa domy. Jeden dom ma w Colorado, też na takim miejscu bardzo energetycznym, opiekunowie poprosili ją, żeby ona to miejsce zajęła, żeby nie mogły się dostać inne istoty, powiedzmy iluminaci, żeby mogli tam robić jakieś rytuały zabrudzające. Oprócz tego ten dom, co ona ma, ona teraz jak gdyby z aktuarium to zrobiła w tym miejscu. Ona nawet już nie mieszka tam, mieszka obok, a tam jest jak gdyby, to też jest to miejsce bardzo energetyczne i to jest Sarasota, Floryda, gdzie powiedzmy ona nawet nie miała pieniędzy, a tak zmanipulowali, że ona dostała mortgage na te dwa domy i te dwa domy zostały kupione. Jeden dom wynajmuje ludziom, wiesz, no bo no to jednak trzeba w tych warunkach fizycznych być też, No tak. ale jest zabezpieczony i jest pod kontrolą pozytywnej strony. Więc tu mamy właśnie tą bramę gwiezdną drugą, to jest Wyspy 16, tak. Wielkanocne. I Wyspy Wielkanocne, tam są te posągi. One są też w jakiś sposób naładowane energetyczne i one też oddziałują na tą bramę gwiezdną drugą. To nie jest przypadek tam. Potem mamy bazę 17, no to jest Watykan, Rzym. A więc ta baza jest naprawdę kontrolowana. No zobaczymy, kto tam kontroluje tą 17 bazę. No jestem ciekaw, kto kontroluje 17 bazę. 17, Watykan, Rzym. Drakonie, Drakos, Omikron, Drakonie. Czyli smoki. Mamy smogu. Nawet Anunnaki tam nie są. W tej bazie. A więc to, co ja cały czas powtarzam, że Watykan jest kontrolowany przez tą najniższą grupę, przez samych smoków i tych a więc no jest, potwierdza się to. Potem mamy bramę 18, to jest brama gwiezdna do Ziemi Środkowej. Johannesburg, południowa Afryka. A więc tam, gdzie jest twój syn. No to nie jest Mój zięć i wnuk, tak. wnuk jest tam właśnie w tamtym. Potem mamy 19, Brazylia.
Baza 20 to jest ósma brama gwiezdna do środkowej Ziemi. To jest tu pustynia Talkon. To jest w Pakistanie. Mm-hmm. Potem mamy bazę 21. To jest brama gwiezdna Ziemi. To Chiny. Xi'an, słuchaj, to jest piramida w Chinach, Xi'an. No widzisz. Mm-hmm. A więc tam to jest, chyba ona się nazywa chyba Biała Piramida, bo jest z kosmosu widoczna jako biała. No. I znowu mamy bazę 22. To jest Iran. Okay. A więc ta wojna na Iranie, cały czas zdobienie Iranu, to chodzi o te bazy. No i teraz zobaczymy, kto rzeczywiście kontroluje te dwie bazy. To jest 22. Reptilian. Reptilian, no proszę. Nie? 22. Odekron. Reptilian. Mm-hmm. A wcześniej była, bo też rozmawiamy na temat, gdzie było to poprzednie. Gdzieś odłożyłem. A więc Iran jest, no też jest nie bardzo mocno połączony właśnie z reptyliami i to nie są Anunnaki, to jest inna rasa. Potem mamy bramę gwiezdną, czyli bazę 23, to jest brama znowu gwiezdna. Iran. Iran znowu. Mhm. 23. Drakoni, Drako, Omikron, Nakromici. A więc tutaj jest właściwie ta część jest kontrolowana przez Drako, Nakromitów. A więc tu jest chodzi o to, że to jest opozytyw do Anunnaków. Mhm. I następny mamy bazę już 23, to jest Bośnia. No to o Bośni cały czas słyszymy tam. Że tu się i piramidy czyli w Bośni. W Bośni piramidy to są. Mhm. Niesamowicie ciekawe. A następnie, bo to było wszystko przygotowane do otwierania wrót do roku 22-326 przed naszą erą. Masakra. Iani masakra to była. Czyli w tym momencie i znowu możemy na ten temat powiedzieć troszkę. A więc w tym momencie Thoth, bo Thoth on też bierze z tą grupą Anunnaki w biorogenezę, z tą niższą grupą, z tymi hybrydami, bo to są hybrydy. To nie są Jehowie Anunnaki, a to są hybrydy Anunnaki. I on on prowadzi tę grupę w biorogenezie. On ma dostęp do tych CDT płyt, co obecnie ma Ashayana. I on je tłumaczy. Dlatego też tam powstają te tablice Emerald. To pytanie do ciebie, Jurku, czy my to gdzieś widzimy na zewnątrz w tej chwili, nie wiem, w internecie, te jego działania? Tak, my to widzimy. Przedstawicielem jest Melchizedek Grunwald. Okej. Okay. Ze względu też... Bo tu mamy trochę małe zamieszanie, bo Grunwald Melchizedek był postrzegany przez ciebie, przeze mnie, jako istota, która stoi po negatywnej stronie, ale tak. Teraz co, stanął po pozytywnej stronie, skoro Thoth przeszedł na pozytywną? Thoth przeszedł w roku, w tym okresie, co mówimy, a więc w roku 25 tysięcy lat temu, Thoth, on prowadził biorogenezę z pewnymi istotami, z Anunnakami i on potem zdradził ich. On przeszedł na tą negatywną. Dzisiaj jest na negatywnej stronie, tak? I on, tak, on obecnie nadal, on w pewnym momencie, w roku 1903, kiedy były podpisywane umowy współpracy, Thoth
i część, większa część Anunnaków przeszła jak gdyby współpracę z opiekunami. Ale to jest tylko okres 7 lat i ten okres tu na Ziemi fizycznie był najbardziej spokojnym okresem. Przed tym to było wszystko jak gdyby zaciszone, wszystko się bardzo ładnie się rozwijało i to było jak gdyby przygotowanie do otwierania wrót, do wzniesienia planety Ziemi. Rozumiem. I teraz tam było to, że ta grupa, która przystąpiła, a więc Anunnaki, oni myśleli, że ta Stargate 11 nie zostanie naprawiona. Że Joshua nie dokończy tego, bo tam brakowało jeszcze jednego narzędzia, które musiało się tam znaleźć. Ono dopiero się znalazło chyba w 97 albo 98 roku na tym miejscu, żeby to miejsce było zaktywowane. Rozumiem. A więc oni myśleli, że Ziemia nie wejdzie w ten cykl aktywacji. A więc w tym momencie, no tak, no Ziemia nie weszła, a więc my jesteśmy po tej stronie pozytywnej, a więc będziecie mieli, dacie nam pomoc przeciwko Drakoraptyliem i tym innym gadom. A więc opiekunowie by wtedy, jak gdyby, oni się zgłaszaliby i pod, jak gdyby pod ochronę, pod stronę opiekunów. Ale ze względu na to, że już w roku 1999, a zwłaszcza już 1 stycznia 2000 roku, doszło do zliniowania i do otwarcia tych wrót, wtedy oni wystąpili z porozumieniem. Wtedy wypowiedzieli wojnę, bo widzieli, że obecnie ta pozytywna strona jest w bardzo silnej postaci, i będą musieli oddać władzę nad Ziemią prawidłowym istotom, ludziom. I dlatego oni też wypowiedzieli tę wojnę. Ciekawa historia. Wydawałoby się, że no, powinni się przyczynić do przebudowy Ziemi na pozytywną stronę, a jednak nie. A więc były okresy, kiedy część Anunnaków bardzo ładnie współpracowała i odbudowywała. Na przykład taki okres, kiedy ten kontynent Lumerii został zniszczony, to na przykład piramida, wiesz kiedy piramida w Gizie była budowana? 12 tysięcy lat temu? 46 tysięcy lat temu. I ona była po to, ze względu na to, że jak ten kontynent został zniszczony, to olbrzymie zniszczenie, spustoszenie zrobiło się na Ziemi i energetycznie, i fizycznie. Trzeba energetycznie było tą Ziemię w jakiś sposób ładować. I dlatego w tym momencie Anunnacy, którzy brali udział w tym okresie w biorogenezie, oni pomagali to robić. A więc oni mieli tą technologię przenoszenia tych kamieni, odlewania tych kamieni. To nie było problem. Tylko że później ta piramida była zniszczona. No, oni już potem zniszczyli, jak na przykład... Chyba 12 tysięcy lat temu było to duże zniszczenie. Zniszczenie. I potem były znowu odbudowywanie. Ale już jest inny typ odbudowywania tej piramidy. I co? Już po roku 23326 to były też, kiedy kontynent Atlantydy został zniszczony, to też były olbrzymie, bo już w tym czasie były te piramidy, ta piramida. I co? Bo rzeczywiście piramida to był jak gdyby portal łączący nas ze Syriuszem B. To było po to, żeby ta komunikacja, bo na Syriusie B była jak gdyby baza
tych pozytywnych ze Siriusza B, która jak gdyby ona jak gdyby zabezpieczała nas przed Anunnakami tutaj. A więc to był jak gdyby taki postrach dla nich. Że oni nie mogli za dużo tutaj, bo już były takie przypadki, że oni fizycznie tu przyjeżdżali i robili porządek. To są takie istoty niebieskie, inaczej mówiąc. Niebiescy awianie, to o tych chodziło? Awianie jeszcze są z innego wymiaru, a to też są istoty pozytywne. A tu są przedstawione jakie istoty ludzkie, niebieskie. To jest bardzo często, jest bardzo dużo... W hinduskich eposach, czy nawet pomnikach do dzisiaj. Na tym kontynencie oni tam dosyć brali udział, gdzie no trzeba było trochę fizycznie tutaj ogonić tam. Wiesz co, to ja powiem ci, że to... Nie, wahałem się, czy to zrobić, ale powiem ci, że polecam taką książkę, która nazywa się Wschód słońca w Transylwanii. To jest książka o Bucegi, o górach Bucegi, o tej jaskini, ale co jest szczególne, że została wydana druga książka, jakby drugi tom, który się nazywa, to jest Wschód słońca w Transylwanii, a to jest Wschód księżyca w Transylwanii. I w tej drugiej książce jest mowa o spotkaniu z potężną istotą w górach Bucegi. Autora, między innymi autora tej książki, z księżniczką, która miała niebieską skórę. Była niebieska. Ona jest po pozytywnej stronie, z tej opowieści wynika. I w tej chwili tam się odbywają przygotowania do otwarcia wrót. No, połączenia. Połączenia, tak, z Bagdadem. To jest połączenie z Bagdadem. Też wojna w Iraku, to też była wojna o uzyskanie nadzoru nad tą strefą energetyczną. Tak, wiesz, pamiętam jak ta wojna się toczyła, to pojawiały się takie informacje nawet w mainstreamowych mediach, że dziwne jest to, że żołnierze tam nie bardzo atakowali czy dbali o obiekty wojskowe, ale o historyczne. Więc jakby no, dostaliśmy odpowiedź, że niektóre z nich były niszczone wręcz, a niektóre były ogradzane tak i rabowane. A więc wojny najczęściej to są albo religijne, zniszczenie istot, czyli tych plemion 12, które tu są na ziemi, żeby jak najwięcej im przegonić, żeby nie mogli mieć wpływu na te stagi, na otwieranie tych bram gwiezdnych, kodowanie ich, a następne jest kontrola właśnie tych miejsc bram gwiezdnych poprzez kontrolę tych baz obok, gdzie mogą po prostu wpływać. Stonehenge, bo tam te kryształy, które były, zostały wyprowadzone, i te istoty pozytywne, opiekunowie, oni to wyprowadzili z ziemi, tylko zostały te bazy podziemne, które są, ale już nie ma tego sygnału przychodzącego z fantomu, czy z tych różnych miejsc. A więc oni w ten sposób robią, że oni kontrolują fizycznie te miejsca i po prostu poprzez rytuały oni mogą wprowadzić pewne programy. Jurku, muszę cię poprosić też o wybaczenie i wy widzowie też, wybaczcie mi to, ale ja nie przerywałem nagrywania, ale bardzo nam dzisiaj cięło połączenia. Ja sobie tutaj na kartce zapisuję minuty, w których mieliśmy takie przerwy, więc wybaczcie mi, że tam w niektórych miejscach nie będzie spójności. Natomiast zachowaliśmy cały przebieg tej narracji twojej, Jurek, także chyba nam się udało, po prostu nie przeszkodzili nam całkiem. No, przeszkadzali. Wczoraj ja nagrywałem z Zygfrydem. I też? No nas niesamowicie. No tak pocieli nas. My tam chyba z 5 razy żeśmy się łączyli. A jeszcze nigdy, popatrz, nagraliśmy dzisiaj 57 odcinek i nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji jak dziś. No ja tam widocznie z Zygfrydem za daleko pojechałem. To się ukaże też na twoim kanale?
Nie wiem, jak Zygfryd zrobi, to ja potem może przerzucę na mój kanał. Jak on Świetnie. to opracuje, bo on to nagrywa. Świetnie. Mam nadzieję, że my jeszcze w przyszłym tygodniu też zdążymy coś nagrać, Jurku, bo potem lecę do Kanady i nie będzie już okazji. O, fajnie. To nagrać No. też Kanady. Tak sobie założyłem, że chcę odpocząć, ale może przynajmniej wezmę telefon, żeby ponagrywać telefonem. Fajne. To co? Dzisiaj chyba wszystko, tak? Wyczerpaliśmy temat. Zakończymy, potem możemy dalszy ciąg pociągnąć, coś wydarzenia i tak dalej. Co się wydarzyło właśnie w tym roku 22.326, bo to jest bardzo ważny Rok. rok. I Okres w ogóle. to jest w ogóle, wiesz, określenie, czyli opiekunowie dokładnie określają ten rok. A więc nawet jeżeli ktoś wchodzi w hipnozę, on może zobaczyć, czyli, bo w hipnozie jest bardzo trudno określić daty, ale pewne wydarzenia można by było określić. Po tych wydarzeniach można dojść, jaki to był rok. Aha, Czy nie, rozumiem. bo jest olbrzymia ilość istot wchodzi w hipnozie i no szukają różnych wydarzeń w czasie. I tam czasami widzę, że słyszę, że powiedzmy mylą bardzo odległe czasy. Niekiedy jest setki tysięcy lat z obecnymi, czy bardzo bliskimi czasami. O te wydarzenia oni pytają, i to są wydarzenia bardzo podobne, i na przykład to pytanie jest podobne i to im daje tą Bo samą. wiesz czego nie, dlatego ja mam małe zaufanie do tych regresji, ponieważ życie działa w cyklach. I kiedy oni zadają takie pytanie, to nie wiedzą, do którego cyklu sięgają. Tak. Nie? Jest opis, po tych wydarzeniach ja mogę sobie mniej więcej określić ten rok, z jakiego to cyklu, z jakiego to okresu jest, a tam nie ma, tam jest po prostu, jeżeli ktoś nie wie, to jest tak, jak gdyby taka mieszanka, trudno określenia tych wydarzeń przestrzeni czasowej. O. Fajno, Jurku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No, mam taką nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się znów i pociągniemy dalszy ciąg tego tematu. Może się zatrzymamy na tym roku 23 000 coś tam z kawałkiem. Ale też dodam, że dzisiaj właśnie, Jurek, zdradziłeś mi, że będzie spotkanie z Ashayaną. Ma być, tak? Że może nam się też uda coś powiedzieć w przyszłym tygodniu o tym spotkaniu. No ja bym bardzo chciał wysłuchać to. U mnie prawdopodobnie to będzie godzina 4 po południu, czyli to Czyli jest 16. w Polsce 23. No. Tak. No to będziemy czekali, nie? Z niecierpliwością. Ja nie będę mógł być, nasłuchiwać, ale liczę na to, że ty tam No posłuchasz więc tego i. trzeba mieć zapłacone wejście na to. A, rozumiem. To nie jest za darmo i to jest tak, że ja zapłaciłem tam chyba $150, ale to było około 10 lat temu. Przez I nie 10 wiesz. lat to mi się zwróciło, wiesz. To Tak, ale nie wiesz, czy dalej to masz aktywne, tą opłatę? znaczy, jeżeli się teraz zmieni program, bo to jest KDDL-3 na KDDL-4, będzie trzeba wykupić nową prenumerację tego programu. Okej, to wiesz co, to ja się dołożę do tego. Nie, no ja nie mam problemu, ja wykupuję cały czas, więc ja jestem, bo ja mam całą serię tych dysków. Dyski też kiedyś kosztowały po 150, 300, między jak 200 do $300 każdy dysk kosztował. A ja mam ich przecież tam jest 40 tego. To tym bardziej, wiesz, wielki szacunek i podziękowania dla Ciebie, Jurek, za to, co robisz. To co, żegnamy się z naszymi widzami. Piszcie do nas, piszcie do Jurka. Pamiętajcie, Jurek ma swój kanał, Jurek Texas.
idźcie, oglądajcie tam. Jest też kanał Iguła Iguła Teresy, która dzielnie nas wspiera, ale już się tak usamodzielniła, że teraz ja z ciekawością, dziś, wczoraj odsłuchałem nowego podcastu Teresy. Robi to świetnie, więc słuchajcie, te trzy źródła. Jurka Naprawdę, kanał Iguły i nasz tutaj są dla was. Naprawdę Iguła robi bardzo dobrą pracę. Ja mam z nią bardzo dobrą współpracę. Prawie, że codziennie jesteśmy w krótkim jakimś tam rozmowach przeprowadzam, bo czasami jest tak, że mam tylko pół godziny czasu podczas przerwy obiadowej. Czy obiadowej. A więc i się wymieniamy poglądami, czasami omawiamy te poglądy, jak one wyglądają, a więc naprawdę ta dziewczyna robi taką robotę, że... Tak. No, to podziękujmy jej z tego miejsca. Bardzo dziękuję. Dziękujemy ci, Igła. Trzymajcie się zatem i do następnej niedzieli. Cześć. Do następnej. Bye. Cześć.